Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Franki Gian Soldati zatytułowanej Demon w Watykanie Legioniści Chrystusa i sprawa Maciela. Przełożyła Anna Osmulska Mentrak. Czyta Roch Siemianowski. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ewangelia według świętego Jana rozdział ósmy, wers trzydziesty Prolog. Na zachodnich peryferiach Rzymu, przy niewyróżniającej się niczym Via Aurelia, wznosi się wybudowany niedawno anonimowy kościół z czerwonej cegły i białego marmuru. Ani mały, ani duży, ani brzydki, ani ładny, ledwie go widać w gąszczu pokracznych budynków. Na dodatek, przesłania go nieustający nawet na chwilę ruch uliczny. Mógłby pozostać całkowicie niezauważalny, gdyby nie znajdował się przy końcu bardzo ruchliwej arterii prowadzącej ze stolicy nad morze. Pozornie kościół ten niczym nadzwyczajnym się nie wyróżnia. Może być jedno z 330 rzymskich parafii, wyrosłych jak grzyby po deszczu wraz z powstaniem nowych miejskich dzielnic podczas boomu budowlanego w latach 60. XX wieku. Regularne zarysy, geometryczne i pozbawione stylu, żadnych architektonicznych ekstrawagancji, a jednak w swoim wnętrzu kryje tajemnicę. Ukryte przejście prowadzi na niższy poziom do marmurowej krypty, położonej prostopadle w stosunku do ołtarza. Jest ona rozpaczliwie pusta i goła. Nie ma tam żadnych ołtarzy, posągów, obrazów, fresków ani relikwii. Z wyjątkiem proboszcza i zakrystiana prawie nikt nie może przestąpić jej progu. Jakby było to miejsce, o którym należy zapomnieć, mogące wzbudzać niepokój, zakłopotanie złe wspomnienia. W tej krypcie miał zostać uroczyście pochowany meksykański ksiądz, bardzo bliski przyjaciel Karola Wojtyły, który jeszcze kilka lat temu był szanowany i wychwalany przez wiernych i prałatów. A potem utracił to uwielbienie i został wymazany z pamięci aż po całkowite zapomnienie. Dzisiaj nikt nie chce o nim ani mówić, ani słyszeć, jakby jego życie było jakimś incydentem, przekleństwem, błędnym epizodem w historii kościoła. Ojciec Martial Maciel de Goriado, diaboliczny założyciel legionistów Chrystusa. Chciał właśnie tam zostać pochowany. Sam zlecił wybudowanie tej krypty dla siebie, w nadziei, że pewnego dnia jego doczesne szczątki spoczną pośród tych marmurowych płyt i być może będzie czczony jako święty. Mogłoby tak się stać, gdyby z rządzeniem losu nie otworzyła się puszka Pandory, zmieniając bieg wydarzeń. W ten sposób triumfalny finał, który de Goliado planował i roił sobie przez całe życie, Oszukując nawet darzącego go przyjaźnią papieża Wojtyłę, szczęśliwie nie nastąpił, choć niewiele brakowało. Za sprawą opatrzności, pompatyczne zwieńczenie kariery, jakie zaprojektował dla siebie Masiel, ten człowiek o wyglądzie pozornie niewinnym i budzącym zaufanie, nie doszło do skutku. Podobnie jak w historii o doktorze Dzjakilu i panu Hyde, on też miał więcej niż jedną tożsamość. I więcej niż jedno życie. Gwałciciel, kłamca, zepsute serce, czarna dusza. Chłopcy z jego seminarium mieli obowiązek nazywać go Nuestro Padre, kiedy spotykali go na korytarzach siedzib zgromadzenia rozsianych po całym świecie. W przeciwnym razie groziły im reprymendy i kary. Założyciel Legionistów Chrystusa był człowiekiem potężnym charyzmatycznym, nietykalnym. Nikt nie mógłby sobie nawet wyobrazić, że pewnego dnia ten żylasty ksiądz o lekko wytrzeszczonych oczach dla wielu z tych chłopców zamieni się w diablo, najgorszy z koszmarów. Nie wzbudzając najmniejszych podejrzeń, mając pewność, że nikt nigdy nie będzie żywił co do niego żadnych wątpliwości, w ciągu swojego życia, Maciel zdołał stworzyć trzy równoległe życiorysy. Był przyjacielem papieża. Był potężny, podziwiany i szanowany, zarówno w Rzymie, jak i w Ameryce Łacińskiej, gdzie legioniści Chrystusa mieli swoją kwaterę główną. Nikomu nie przyszłoby nawet do głowy, że jednocześnie założył i utrzymywał dwie rodziny, jedną w Meksyku, a drugą w Hiszpanii, a jego dwie żony obdarzyły go trójką dzieci z których dwoje wykorzystywał seksualnie był ojcem budzącym lęk nieuchwytnym łożył na utrzymanie rodziny ale potem opuszczał dom i znikał na długi czas ta fikcja rozwijała się ponad wszelkie wyobrażenie zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym plany czynienia zła postępowały za wszystko wystarczyłby potworny los, jaki spotkał jego nieślubne dzieci, wówczas nieświadome. Dziś dorosłe osoby zmuszone mierzyć się z upiorną przeszłością. Rozdział jego życia, dotyczący wykorzystywania seksualnego, jest przerażający. Potwór Maciel splamił się tą zbrodnią również w seminariach, molestując wielu chłopców przebywających w siedzibach legionistów Chrystusa. Według zeznań świadków, Znęcanie się oraz przemoc fizyczna i psychiczna rozgrywały się zawsze w ciszy, strachu, milczeniu. Dopiero po śmierci Massiela w styczniu 2008 roku mur milczenia zaczął powoli pękać. Ku zaskoczeniu opinii publicznej, kościoła, osób w dobrej wierze pozostających w kręgu legionistów Chrystusa, wywołując wstrząs i przygnębienie u wszystkich, którzy w Rzymie poznali Massiela. I nieświadomie mu pomagali. Prawda sączyła się z opowieści niczym strumień, który powoli spływa do doliny, a tam staje się wezbraną rzeką. Do pierwszych doniesień dołączały kolejne, coraz liczniejsze zeznania. Doniesienia o diabolicznych tożsamościach Massiela sprowokowały oskarżenia przeciwko całemu watykańskiemu systemowi obryzgując błotem nawet pamięć Jana Pawła II dziś już świętego kościoła katolickiego który zawsze Maciela wspierał i z pełnym zaangażowaniem bronił osobisty sekretarz papieża dziś kardynał Stanisław Dziwisz który dobrze znał Maciela bierze Wojtyłę w obronę kiedy ojciec święty go poznał nic nie wiedział Absolutnie nic. Dla niego był on założycielem wielkiego zgromadzenia religijnego. Nikt mu o niczym nie powiedział, nawet o krążących pogłoskach. W Watykanie wszyscy to potwierdzają papież Wojtyła nigdy nie został poinformowany o zbrodniach Massiela. A przecież trudno uwierzyć, że żaden ze współpracowników papieża. Poczynając od kardynała Angela Sodana, nie uznał za konieczne, by powiadomić go, coś się mówi o życiu w Zgromadzeniu, o powracających uporczywie plotkach, o groźbie kolejnego skandalu, o doniesieniach, które dotarły do kongregacji nauki wiary i trafiły na biurko Józefa Ratzingera. Historia Massiela jest. I pozostaje największym skandalem związanym z wykorzystywaniem seksualnym, demoralizacją i dwulicowością, jaki wyszedł na jaw w ciągu ostatnich wieków historii Kościoła. Na oczach Jana Pawła II dokonała się niewyobrażalnych rozmiarów tragedia moralna, nad którą dzisiaj, jak się zdaje, znów zapadła kurtyna milczenia. A przecież pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Kim był w rzeczywistości założyciel legionistów Chrystusa? Chorym umysłowo, zwyrodniałym zbrodniarzem? Demoniczną postacią? Przez lata opisywany był huralnie jako błyskotliwy, niezwykle inteligentny światowiec. On sam uważał się za wybrańca, człowieka wyjątkowego, naznaczonego ręką Boga. I właśnie w taki sposób o sobie mówił. Ta fasada doskonałości i sukcesu zachwycała tysiące chłopców, którzy, nieświadomi, że żyją w jaskini lwa, wyrastali w kulcie jego osoby. Jeszcze na kilka lat przed śmiercią Maciel jawił się nawet w oczach papieża Wojtyły jako wzór wiary, nadziei i miłosierdzia, w którym skupiły się wszelkie teologiczne cnoty, jako źródło inspiracji i siły. Była to jednak tylko tragiczna gra luster i pozorów. Masiel bowiem skrywał swą diaboliczną naturę seryjnego gwałciciela, człowieka zdemoralizowanego, a jednocześnie deprawatora, osoby pozbawionej skrupułów w stosowaniu w Watykanie praktyki mordidy, będącej mniej więcej odpowiednikiem łapówki, by zapewnić sobie przywileje i nietykalność. Aby dopiąć swoich celów, nie patrzył nikomu w twarz. Był niebywale sprawny w zdobywaniu ogromnych kwot. Otaczał się bogatymi darczyńcami i dzięki zebranym pieniądzom, apelując do ludzkiej łaskawości, finansował tworzoną przez siebie wielopiętrową, niemal filmową fikcję. Nieustannie mieszał dobro ze złem. Jan Paweł II może zostać uznany za jedną z licznych ofiar Massiela. Jak wielu innych, wpadł w pajęczynę jego kłamstw, uwiedziony nieprzeniknioną i dominującą osobowością tego człowieka. Masiel pozostaje niewiadomą. Józef Ratzinger w książce, wywiadzie Światłość świata, określił go jako tajemniczą postać, której życie jak teraz już wiemy, sytuuje się poza moralnością. Życie awanturnicze, dziwaczne, przegrane. Tu wyjaśnienie. To cytat z książki Benedykt XVI. Peter Zewald, Światłość świata. W przekładzie Piotra Napiwockiego, wydanie Kraków 2011, strona 50. Przypis tłumaczki. Dokumenty zebrane podczas watykańskiego śledztwa nie pozostawiają miejsca na wybaczenie. Dziwaczność to za mało. Zarzuty podniesione przez kongregację nauki wiary są bardzo ciężkie. Rekapitulując: zgwałcił wielu seminarzystów, ożenił się z dwiema kobietami, przyjmując za każdym razem fałszywą tożsamość inżyniera, agenta CIA, menadżera w zależności od potrzeb, wykorzystywał dwoje ze swoich nieślubnych dzieci. Jako menedżer zarządzał zawrotnymi kwotami, oszukując wielu dobroczyńców i dopuszczając się korupcji. Zażywał narkotyki. Pytań bez odpowiedzi jest dużo i są niepokojące. Jak to możliwe, że nikt spośród osób z jego bliskiego otoczenia w Watykanie, jak i w zgromadzeniu legionistów Chrystusa, niczego nie zauważył? Jak to możliwe, że w obliczu oskarżeń o wykorzystywanie seksualne przez ponad dekadę, Watykan pozostał niewzruszony i milczący, uznając za pewnik, że chodzi o jakiś nieokreślony spisek, mający na celu skompromitowanie kościoła. Czy taka ślepota jest dopuszczalna? Sam Ratzinger we wspomnianym wywiadzie przeprowadzanym przez niemieckiego dziennikarza Petera Zewalda, zmuszony był przyznać, że system kurialny okazał się w tym przypadku zdecydowanie niewydolny. Niestety, docieraliśmy do tych spraw bardzo powoli i zbyt późno. Były dobrze ukryte i dopiero około 2000 roku zyskaliśmy konkretne punkty zaczepienia. Trzeba było jednoznacznych świadectw. Aby rzeczywiście mieć pewność, że zarzuty są słuszne. Ten cytat również pochodzi z książki Petera Zewalda Światłość świata. Pewne jest natomiast, że nawet Jan Paweł II był zaślepiony do tego stopnia, iż nie potrafił zrozumieć, kim naprawdę jest Masiel, dostrzec tego, co kryło się za pozorami. Mówi się, że to właśnie kardynał Józef Ratzinger poinformował go o nikczemnych uczynkach, jakich dopuścił się ten człowiek, dostarczając papieżowi dowody na krótko przed jego śmiercią. Było już jednak za późno. Historia ta opowiada o upadku zbrodniarza przebranego za świętego. Mamy tu jednocześnie czystość i dwuznaczność ludzkie uczucia. I nikczemną kalkulację. Ta skomplikowana rozgrywka zakończyła się dopiero w 2005 roku spóźnionym śledztwem kanonicznym, dotyczącym karygodnych postępków założyciela legionistów Chrystusa w czasie, kiedy ten był już osiemdziesięciolatkiem. Śledztwo okazało się wstrząsające i również z tego powodu zostało utajnione. Przesłuchano setki świadków legionistów i byłych legionistów, ofiary i ich rodziny. Sporządzono niepodważalny raport, zdolny zedrzeć zasłonę kłamstwa skrywającą cały łańcuch zbrodni. Drogę, jaką przeszedł mroczny umysł. Podwójne życie. Żony i dzieci. Ksiądz, inżynier, menedżer, tajny agent i nie wiadomo kto jeszcze. Fantazji nigdy Masielowi nie brakowało. Miał co najmniej trzy znane tożsamości. Ale mógł też zbudować inne, o których nie wiemy, biorąc pod uwagę, że nikt nie miał możliwości go kontrolować, ani w samym zgromadzeniu legionistów Chrystusa, ani poza nim. Dlatego nie da się ustalić, w ile postaci się wcielił. Jako lider Maksimo był absolutnym przywódcą, który podejmował decyzje i wydawał rozkazy. Posłuszeństwo było dla każdego czymś oczywistym i nikt nie ośmieliłby się mu przeciwstawić. Nie pozwalał nam mieć wglądu w swoje życie, mówią świadkowie. W tej silnie schierarchizowanej organizacji wszyscy podwładni bez wahania dostosowywali się do tego klimatu. W chwili jego śmierci paszporty, dowody osobiste i wszystkie używane przez niego fałszywe dokumenty zostały zniszczone by nie zostawić kompromitujących śladów. Dokumenty tak gwarantowały mu możliwość zmieniania tożsamości zależnie od potrzeby. W ten sposób działał pod przykryciem, przemieszczając się bez problemów. Z Meksyku do Włoch, z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych, z jednego krańca świata na drugi. Jak w filmach szpiegowskich, wychodził z jednej roli, żeby zagrać inną. Był zręczny, i sprytny. Poruszał się między światami zaprojektowanymi i zbudowanymi niczym szczelne przedziały, tak, żeby żadna z równoległych rzeczywistości, w których funkcjonował, w Hiszpanii czy w Meksyku, nigdy się ze sobą nie stykała. W ten sposób swobodnie zmieniał tożsamość wpływowego, bliskiego papieżowi duchownego i wcielał się w Don Jose Rivasa, specjalistę działającego w sektorze energetycznym. Żadnej z jego żon nie przeszłoby nawet przez myśl, że ma do czynienia z księdzem. Wytrawny aktor, niezwykle inteligentny, obdarzony legendarną wręcz pamięcią, zdolny gromadzić i wykorzystywać dla swoich diabolicznych celów niesłychaną masę danych, nigdy nie popadając przy tym w sprzeczność. By uniknąć ryzyka gdy mówił o sobie, nawet udzielając wywiadów, nie zagłębiał się za bardzo w szczegóły. Był ostrożny i podejrzliwy. Aby uwiarygodnić skomplikowane zarządzanie równoległym życiem, ze wszystkich możliwych zawodów, jakie miał do wyboru, przypisał sobie takie, które mogły mu dać największe pole manewru i najlepsze preteksty, pozwalające uzasadnić, bez wzbudzania podejrzeń, długie okresy nieobecności kiedy wcielał się w charyzmatycznego założyciela legionistów Chrystusa. Na przykład, dzieciom i żonie w Meksyku opowiadał o rzekomej pracy na platformach wiertniczych albo o misjach powierzanych mu przez klientów. Dzięki bardzo precyzyjnemu systemowi sztuczek, kłamstw, żelaznych alibi, ojciec Masiel zdołał prowadzić równoległe życie rodzinne w Hiszpanii i Meksyku, sprytnie unikając wszelkich zagrożeń sytuacji, w których po jednej albo po drugiej stronie mógłby się pojawić choćby cień podejrzenia. Mogło się oczywiście zdarzyć i zdarzyło się, że dzieci meksykańskie zostały przywiezione z wizytą do cioci Normy do Hiszpanii. Choć nie wiedziały naturalnie, że ta kobieta jest w rzeczywistości drugą żoną ich ojca. Zawsze zresztą znajdował jakieś wyjście i niemal wszystko mu wybaczano. Wyróżniającą cechą życia rodzinnego Maciela była bez wątpienia jego troska, przynajmniej w kwestiach finansowych. Szczodrze zaspokajał potrzeby dzieci i żon, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, opiekę i uprzedzając wszelkie możliwe podejrzenia. Ksiądz z Cotija de la Paz, małego meksykańskiego miasteczka, gdzie przyszedł na świat, troszczył się o właściwy dobór kobiet których serca miał zdobyć. Zazwyczaj młodych, prostych, naiwnych, liczył na swój urok osobisty i wytworne maniery. Miał dużo pieniędzy, mógł sobie pozwolić na pięciogwiazdkowe hotele, luksusowe restauracje, kosztowne prezenty. Poświęcał im uwagę, uwodził je, aż się w końcu zakochiwały. Pierwsza żona. Jego towarzyszka przez ponad dwadzieścia lat nazywa się Blanka Estela Gonzalez. To kobieta o smutnym spojrzeniu. Jedyna, która publicznie mówiła o swoim doświadczeniu, wyjawiając w wywiadzie dla meksykańskiej telewizji oszustwo, jakiego padła ofiarą. Krętactwa, kłamstwa, cierpienie. Nie wiedziałam, z kim żyje, ale potem prawda wyszła na jaw. Do spotkania z tajemniczym mężczyzną doszło przypadkiem w Tihuanie w Meksyku. On miał 56 lat, robił wrażenie pewnego siebie stanowczego, doświadczonego życiowo. Było mu bardzo łatwo zdobyć dziewczynę ledwie dziewiętnastoletnią, mającą już za sobą nieudane małżeństwo, tak krótkie, że nie zostawiło śladu poza malutkim synkiem, którego musiała wychować. W telewizji. Blanka zaprezentowała się jako kobieta bardzo zdeterminowana, z uśmiechem na ustach. Zadbana pięćdziesięciolatka, ciemne włosy do ramion, głębokie spojrzenie, nie spuszczając ani razu oczu, opowiedziała historię miłości, którą zapoczątkowały romantyczne obietnice. Powiedział, że szuka kobiety, by stworzyć dom i wreszcie założyć rodzinę. W taki sposób go poznałam. Nie wiem czy na szczęście, czy na nieszczęście. W tamtym czasie Blanka mieszkała z małym Omarem. Chłopiec, nieświadomy tego, co go spotka, zobaczył w masielu figurę ojcowską człowieka dającego poczucie bezpieczeństwa, dobrotliwego. Ich relacja umocniła się wraz z narodzinami kolejnych dzieci. A w następnych latach Omar został usynowiony pod nazwiskiem ojczyma Rivas. Oczywiście, fałszywym. Ojciec Maciel, alias Jose Rivas, mówił Blance, że pracuje w Shell International. Udawał, że jest jednym z inżynierów specjalizujących się w dziedzinie energii, zatrudnionych na platformach wiertniczych w Zatoce Meksykańskiej, gdzie największe koncerny paliwowe wydobywają ropę. To praca bardzo intratna, ale wymagająca wielkich poświęceń opowiadał, a także długich okresów nieobecności w domu. Do swoich kłamstw rzekomy Jose Rivas lubił dodawać całkowicie zmyślone szczegóły. Blance wyznawał, że jest tajnym agentem, zmuszonym występować czasem pod przykryciem. Blanka, uspokojona zapewnieniami męża, Jakoś sobie radziła, wychowywała dzieci prawie cały czas samotnie i nie zastanawiała się nad pewnymi dziwnymi sprawami, jak choćby długimi nieobecnościami męża w domu. Masiel mieszkał z nimi nawet dwa tygodnie z rzędu, po czym znikał i znów się pojawiał. Natomiast legionistom Chrystusa opowiadał, że jego podróże wynikały z konieczności kontrolowania różnych domów zakonnych. Kiedy był nieobecny, wiele do siebie pisaliśmy. A on przysyłał do domu dużo pocztówek, mówiła Blanka. Ta jego przerywana obecność stała się w końcu regułą i nikt już nie zwracał na to uwagi. Jako mąż był zresztą bez zarzutu, nigdy nie zapominał telefonować i zapytać, co słychać u chłopców. Szczęśliwych, że wychowują się teraz razem i chodzą do najlepszych szkół. Masiel zachowywał się jak każdy ojciec. Pewne wątpliwości pojawiły się tak naprawdę, kiedy urodził się pierwszy syn. I trzeba go było zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Czas mijał, a ojciec dziecka wciąż znajdował wymówki, żeby to odwlec, twierdząc, że ma problemy związane z dokumentami. Mówił, że musi poszukać potrzebnych papierów. Rozwiązał problem, jak zwykle, za pomocą sztuczek. Syn. Podobnie jak następne dzieci, został w końcu zarejestrowany na podstawie fałszywego paszportu. Prawdziwa tożsamość tego dziwnego ojca wyszła na jaw dopiero wiele lat później, w 1997 roku, kiedy The Harford Current opublikował w Stanach Zjednoczonych sensacyjny materiał na temat przestępstw seksualnych dokonanych przez ojca Maciela w latach 50. To właśnie wtedy. Na łamach meksykańskich gazet oraz popularnego czasopisma Siempre Blanka zobaczyła zdjęcie mężczyzny podobnego jak dwie krople wody do jej męża, tyle że ubranego w sutannę. Kobietę ogarnęło oczywiście niedowierzanie i zdumienie, pogrążyła się w rozpaczy. Jej partner, ojciec jej dzieci, okazał się kimś zupełnie innym i wszystkich bezwstydnie okłamał. To nie inżynier Jose Rivas, lecz seryjny pedofil, przestępca, oszust, a na dodatek kapłan. Jakie tam platformy wiertnicze i tajne misje na rzecz CIA? Dostawała od tego wszystkiego zawrotu w głowy. Nie mogła się z tym pogodzić. W dniu, gdy zderzyła się z twardą rzeczywistością, Blanka postanowiła zmierzyć się bezpośrednio z Jose. On przez telefon wszystkiemu zaprzeczył. Oskarżają cię o straszne rzeczy, o gwałty na nieletnich. Masiel przysięgał i zaklinał się, że wszystko o czym napisano w gazetach to tylko kaczki dziennikarskie, od pierwszej do ostatniej linijki. Aż do tej chwili, również w samej kongregacji legionistów Chrystusa, ojciec Masiel nie dawał podstaw do żadnych podejrzeń. Choć miał w zwyczaju znikać na całe tygodnie i jeździć od jednej siedziby legionu do drugiej, przesiadając się z samolotu do samolotu. Meksyk, Francja, Stany Zjednoczone, Brazylia, Włochy, Chile, Hiszpania, Polska usprawiedliwiał się, utrzymując, że jego nieobecność wynika z prowadzenia tajnych misji w krajach wschodu w imieniu papieża Wojtyły. Był to top secret i nie mógł o tym absolutnie z nikim rozmawiać. Znając związki łączące ojca Masiela z Janem Pawłem II, legioniści rezygnowali z dalszych pytań, a wręcz patrzyli na niego z jeszcze większym podziwem. Wszystkie ich wątpliwości pierzchły. przywykli, że pojawiał się i znikał, kiedy chciał, bez żadnych wyjaśnień i nie dziwiły ich już żadne jego ekstrawagancje, nawet gdy kazał kierowcy zawozić się do luksusowego hotelu, gdzie zamierzał nocować. Choć w domach legionu miał do dyspozycji wygodny apartament, zaopatrzony we wszystko co niezbędne, Masiel niemal zawsze spędzał noc gdzie indziej, pod pretekstem, że w hotelu z dala od zamieszania lepiej wypocznie. W życiu religijnym ten dziwny zwyczaj stanowił trudne do zaakceptowania odstępstwo, a jednak nikt nie ośmielał się poruszać tej kwestii. Lepiej siedzieć cicho i być posłusznym aż do tamtej chwili, mimo ważnej pozycji, jaką zajmował w kościele, w mediach nie ukazywało się zbyt wiele zdjęć i materiałów z udziałem założyciela legionistów Chrystusa. Mówi się, że Masiel był bardzo ostrożny, aż do granic paranoi, nie chciał, by o nim mówiono, zarządzał swoim wizerunkiem z wielką przezornością, nie udzielał wywiadów, nie występował w telewizji, odmawiał udziału w debatach. Dziennikarzy trzymał na dystans. Jak zarazy unikał kamer telewizyjnych, nie pozwalał się fotografować i stronił od wystąpień publicznych, co potwierdzili byli współpracownicy duchownego. Jego oblicze było prawie nieznane szerszej publiczności. Jedynie w domach legionu wisiało na ścianach kilka oprawionych fotografii, które dziś zostały zdjęte. Damnatio memoriae. Druga żona. O istnieniu drugiej rodziny Masiela dowiedziano się dopiero po jego pogrzebie. Po śmierci ojca de Goiado, 30 stycznia 2008 roku, dla legionistów Chrystusa zaczęły się prawdziwe kłopoty prawne. Poza Blanką była jeszcze jedna kobieta, która mogła dopominać się swoich praw. Mieszkała w Hiszpanii i ona też twierdziła, że jest żoną ojca de Goriado. Masielowi przez lata udało się trzymać ją w ukryciu jako tę drugą chociaż chodziło o trwały związek z którego urodziła się nawet córka Normita Wiadomość zaczęła krążyć w sieci niemal natychmiast wzbudzając wśród wiernych niedowierzanie i zdumienie Potem informacja została potwierdzona W czerwcu 2006 roku pojawiła się u nas kobieta z którą ojciec Masiel miał córkę opowiadał ojciec Luis Garza, jeden z przełożonych legionistów. Postanowiłem wszcząć własne śledztwo. We wrześniu tamtego roku zyskałem pewność, że rzeczywiście jest on ojcem tej dziewczyny. Następne rewelacje wzbogacały ten nowy rozdział o kolejne szczegóły, aż do publikacji w sieci fotografii ojca Maciela z córką, piękną dziewczyną o długich, ciemnych włosach. Dokładnie tak samo jak się to zdarzyło w przypadku Blanki, również Norma Hilda Banios spotkała ojca Maciela przypadkowo i udającego kogoś innego. Mężczyzna zastosował podobny scenariusz. Tym razem też był Wasem, majętnym biznesmenem zmuszonym podróżować dużo w interesach, pragnącym właśnie teraz założyć rodzinę. W tamtym czasie Norma pracowała jako kelnerka w Acapulco. I miała niewiele ponad dwadzieścia lat. Wytworne i ujmujące maniery tego pewnego siebie mężczyzny wywarły na niej korzystne wrażenie. Mimo różnicy wieku okazało się, że ich para jest dobrana i postanowili osiąść w Hiszpanii. Podwójne życie de Goliada w nowej rodzinie, która zamieszkała w Madrycie, w dużym apartamencie, w reprezentacyjnej dzielnicy, było bardzo podobne do tego, jakie wciąż wiódł w Meksyku. W owym czasie ojciec Maciel bez trudu zarządzał trzema różnymi tożsamościami, trzema różnymi osobami, sposobami myślenia i działania. W Hiszpanii był partnerem Normy, w Rzymie założycielem Zgromadzenia Legionistów Chrystusa, a w Meksyku mężem Blanki. Poruszał się w tym z pełną naturalnością. Znikał okresowo z legionu albo z jednego bądź drugiego domu, żeby po pewnym czasie jak gdyby nigdy nic tam wrócić. Również w przypadku normy korzystał z tej samej wymówki czyli konieczności wyjazdów w interesach. Ten człowiek był kłamcą, oszustem, transformistą, bigamistą, był wszystkim tylko nie tym, za kogo chciał uchodzić, a do tego był duchownym. Po odkryciu prawdy, Norma próbowała przystosować się pragmatycznie do nowych okoliczności, starając się nie utrudniać zbytnio równoległego życia założyciela legionistów Chrystusa, ponieważ chciała uchronić przed konsekwencjami i wychować w jak najspokojniejszych warunkach córkę urodzoną w 1987 roku. Mała Norma Hilda Rivas, nazwana przez ojca czule Normitą, to najmłodsze dziecko Masiela. Była też jego ulubienicą, jak to się często zdarza w przypadku późnych dzieci. Zajmowała zawsze u ojca uprzywilejowaną pozycję. Bywało, że zabierał ją ze sobą w długie podróże, a nawet wprowadzał na papieskie audiencje. Zachowały się jej zdjęcia z braćmi i gwardią szwajcarską w auli Pawła VI. Również ksiądz w Cotija de la Paz, podobnie jak uczyniłby każdy rozwiedziony ojciec, który musi dbać o potomstwo z różnych związków, starał się sprzyjać spotkaniom rodzeństwa, organizując nawet podróże do Rzymu ze wszystkimi swoimi dziećmi. Dzisiaj Normita jest dorosła i tak jak wiele jej rówieśnic, studiuje. Wyszła za mąż za chłopaka poznanego w hiszpańskim uniwersytecie Legionistów. Zdobywała wykształcenie w najlepszych szkołach legionu. Czasem głowa rodziny zabierała mamę Normę i małą Normitę na wakacje do Włoch. Wszyscy razem odwiedzali Capri, Wybrzeże Amalfitańskie, Sorento, Neapol. Ojciec Mafiel okazywał im serdeczność i troskę, dziewczynce niczego nie brakowało. Chciał, żeby jej dzieciństwo i dojrzewanie przebiegało możliwie najszczęśliwiej. Na jednym z nielicznych zdjęć krążących w sieci, Normita jest z ojcem w jakimś budynku o charakterze religijnym. Ma na sobie długą białą spódnicę, wygląda na beztroską. Po jej lewej stronie stoi sędziwy już mężczyzna, żelasty w jasnej koszuli i spodniach. Obok nich, Dwie kobiety, z których jedna to Norma Hilda ubrana w jaskrawe błękitne spodnie. Norma i Normita są jedynymi kobietami, które towarzyszyły ojcu Macielowi aż do końca jego dni. Jedynymi, które zostały uznane przez legionistów Chrystusa i dopuszczone do wezgłowia umierającego na raka trzustki Maciela, leżącego w amerykańskiej klinice. Jedynymi, którym pozwolono uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych w Cotija de la Paz w lutym 2008 roku. Dwa lata po tym, jak Mathiel ukarany przez Benedykta XVI, musiał poddać się niemal całkowitej klauzurze. Rytuał pogrzebowy, w którym wzięli udział tylko nieliczni najbliżsi, został odprawiony w ciszy, bez żadnego rozgłosu podczas gdy echo wiadomości o jego śmierci rozbrzmiewało na całym świecie. Meksykańscy biskupi skierowali serdeczne posłanie do najwyższych dostojników legionistów Chrystusa. W tak bolesnej chwili łączymy się z wami w bólu, wznosząc żarliwe modlitwy do Pana, by przyjął Ojca Masjela. Był to mały, smutny kondukt, w którym mama i córka kroczyły przytulone jedna do drugiej. Po powrocie do Hiszpanii, norma Hilda Banios wybrała milczenie, unikając kontaktów z prasą, odmawiając udzielania wywiadów, komentowania, podgrzewania skandalu. Wciąż mieszka z dala od zgiełku w reprezentacyjnej dzielnicy Madrytu, w luksusowym trzystumetrowym apartamencie, który ojciec Maciel zostawił jej w spadku. Wydaje się, że podpisała pozasądową umowę z kongregacją. Być może jeszcze przed śmiercią męża, która gwarantuje jej dożywotnią rentę i użytkowanie kilku posiadłości. W ten sposób Norma zapewniła przyszłość sobie i córce. Finansowe porozumienie nie zostało natomiast osiągnięte z drugą, meksykańską rodziną. Donna Blanka w zgodzie z synami wybrała przeciwną drogę. Ujawnienie całej prawdy przed opinią publiczną, co wywołało zamieszanie i zainteresowanie mas mediów. Omar i Raul, dwaj starsi synowie, domagają się pokaźnej części majątku zgromadzenia, twierdząc, że jest to mienie ojca. Jak również wysokiego odszkodowania za wykorzystywanie seksualne, jakiego ofiarą padli w dzieciństwie. W przypadku wizerunku legionistów Chrystusa stanowiło to kolejne zmartwienie kłopotliwą sprawę, jak wiele innych toczących się już w sądach. Według przewodniczącego Stowarzyszenia Ofiar Legionistów Chrystusa, Emilia Bartolome, liczba przypadków wykorzystywania seksualnego, które można przypisać ojcu Macielowi, jest znaczna. Według jego obliczeń, chłopców molestowanych na różne sposoby mogłoby być nawet Dwustu. Porażający obraz, ale w pełni do udowodnienia. Watykan próbuje odsłonić prawdę, żeby uporządkować czas po Macielu i tak zwaną demacielizację. Demacielizację, ale trudności zdają się nie mieć końca. Raz po raz pojawia się jakiś nowy szczegół, który jeszcze bardziej pogrąża ojca Maciela. Nie można wykluczyć, że poza tymi chłopcami Maciel spłodził jeszcze po drodze inne dzieci. Komentują zatroskani ludzie z Zatybru, ci, którzy mają jakoś uporządkować ten szalony przypadek. Tu wyjaśnienie. Ludzie z Zatybru. Chodzi oczywiście o Watykan położony po drugiej stronie Tybru, podobnie jak pobliska dzielnica Rzymu Zatybrze. Słyszy się poszeptywania, że również we Francji, a może w Szwajcarii, Maciel miał jeszcze jedną córkę. Która umarła jednak jako dziecko. Również dla Watykanu, a nawet dla delegata papieskiego, Velasia de Paolisa, ustalenie, co tak naprawdę się wydarzyło, jest zadaniem niezwykle skomplikowanym, o ile w ogóle możliwym. W 2008 roku Jose Raúl González, jeden z synów ojca Masiela, zburzył mur milczenia. Zebrał się na odwagę i stanął przed kamerami, by rozpocząć batalię. Batalię swojego życia. Historia opowiedziana przez niego podczas konferencji prasowej wśród zupełnie nierzeczywistej ciszy wstrząsnęła światem. Nie było mu łatwo mówić bez ogródek o człowieku, którego jako dziecko kochał tak jak zawsze kocha się ojca którego oblicze przeobraziło się potem w nie wiedzieć ile innych twarzy, w tym w drapieżnika, w wilkołaka, w potwora, ponieważ ojciec Maciel również jego wykorzystywał seksualnie. U boku Jose siedział adwokat Jeffrey Anderson, amerykański prawnik znany z tego, że w przeszłości bronił dziesiątek ofiar pedofilii. Jose Raul mówił z trudem przerywając od czasu do czasu, wycieńczony wspomnieniami i emocjami. Opowiadał, że był molestowany w wieku dziesięciu lat i że taki sam los spotkał jego braciszka, Omara. Zdarzyło się to między 1987 a 1988 rokiem. Podczas podróży do Madrytu, w pokoju hotelu Holiday Inn, chłopcy pod obliczem ojca odkryli potwora. Ojciec mówił nam, że jego wuj kazał mu, żeby go masturbował, i on teraz chce, żebyśmy zrobili to samo. Chciał też, byśmy zrobili zdjęcie polaroidem. Nie wiem po co. Może pokazywał to zdjęcie innym jako materiał pornograficzny. W swojej niewinności chłopcy spełnili jego zachciankę. A jednak Raul w następnym wywiadzie dla meksykańskiej telewizji opisał ojca jako troskliwego rodzica. Tytułem odszkodowania synowie zażądali od legionistów Chrystusa znacznej sumy: 26 milionów euro, obliczonych, jak stwierdzili, na podstawie ustnych obietnic, złożonych im jeszcze za życia przez ojca, który sądził, że w ten sposób zrekompensuje im zaznane cierpienia. Mafiel miał ich poinformować o funduszu w wysokości 6 milionów dolarów, stworzonym właśnie dla synów. W tekście pozwu, który mecenas Anderson złożył w jednym z sądów Connecticut, ujawnia się, że wydatki na utrzymanie dzieci Blanki i Jose Raula Rivasa zostały pokryte z pieniędzy pochodzących z Legionu Chrystusa. Szczegół ten uznano za istotny, ponieważ pokazuje, że wśród legionistów Chrystusa ktoś wiedział o istnieniu synów. Kto dokonywał okresowych przelewów na konto matki? Kto zajmował się zobowiązaniami bankowymi? Legioniści Chrystusa natychmiast odparli te zarzuty. Na kontrofensywę nie trzeba było długo czekać. Kobietę i jej synów oskarżono o próbę wyłudzenia pieniędzy. W oczekiwaniu na wyrok amerykańskiego sądu sprawa Maciela w Meksyku rozwija się w kierunku skandalu politycznego. Były prezes Meksykańskiego Sądu Najwyższego Juventino Castro, zmarły w 2012 roku, zaapelował o wszczęcie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych drobiazgowego dochodzenia dotyczącego zgromadzenia. Twierdził on, że istnieją dowody pozwalające na rozpoczęcie śledztwa, które mogłoby zakończyć się zamknięciem zgromadzenia albo surowymi sankcjami.